Witam serdecznie z tej strony Zyber, a to jest kolejna odsłona Vape Haven. Dzisiaj będę testował od, chyba nigdy się nauczę tej nazwy, IVG powiedzmy, plus. Jest to jednorazowy papieros, smak Beryl Lemonade Ice. Brzmi fajnie. 20 mg na mililitr, 2 ml e-liquidu do 600 zaciągnięć. No, jakaś instrukcja. Wciągamy z opakowania. Już jedna gumeczka weszła. Druga znajduje się na nosniku. Coś takiego. I vape great. Ok. Kurde, te jednorazówki mają fenomenalne smaki. Ja się naprawdę dziwię, dlaczego nie potrafią oddać tego w premixach i longfilla. Bardzo wyrazisty smak, bardzo przyjemny. Ice, czyli to jest lodowy. Czuć tą lemoniadę. Berry. Lemonade Ice. Gotowy do jednorazowego użytku. Czy mamy coś ciekawego na opakowaniu? Bla 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 bla. Ciekawego tutaj nie mamy. Smak bardzo fajny, przede wszystkim bardzo dobrze będzie się sprawdzał w upalne dni. Tego to jest fajne, że to są ice'y, więc każdy z nich nie ma już sobie chłodzik. Kurde, zarąbisty smak. No, z czystym sumieniem polecam. A to chyba ten spód się zmienił, jak się nie mylę. Oczywiście standardowa klapeczka zacznie migać, to znaczy, że e-papieros jest na wyczerpaniu. Możemy z niego oczywiście korzystać, te 600, powiedzmy około 600 zaciągnięć. Pewnie jest to spowodowane, jakie mamy głębokie zaciągnięcie. Zarąbisto mógłbym tak naprawdę przewajpować cały dzień. No niestety cena jest jaka jest. Nie oszukujmy się, bo to jest chyba 30... 600, ma chyba 32 zł kosztuje? Coś takiego. Więc fajna sprawa, jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś na mieście, w samochodzie, czy gdziekolwiek, gdzie na przykład nie chce nam się sięgać po papierosa lub jest to niewygodne. Tak czy inaczej, bardzo fajny smak. Pełny, rozchodzi się po ustach, bardzo długo się utrzymuje. Paleta jest bardzo bogata. Zajebiste. Osobiście mogę z czystym sumieniem polecić. Pozdrawiam, zachęcam oczywiście do oglądania innych materiałów, mamy wiele działów fajnych, więc dla każdego coś dobrego. Tak czy inaczej, ja się żegnam, trzymajcie się, elo!